Emporio Armaniek to moja ulubiona ksywa. Teraz tak. Akcja z płatkami Lubella to była ustawka. Nie. Moja przerwa w startach nie jest tylko spowodowana poprawianiem formy. Poczekaj. Moja, jeszcze raz? Moja przerwa w startach nie jest tylko spowodowana poprawianiem formy. No nie jest. Turbo Cox przysporzył mi największą popularność. Nie. Wszystkie odcinki opowieści z kanapy Tomczukowej nagrywam na trzeźwo. Zawsze. Jestem zdrowo pierdolnięty. Jak widać. Nie przejmuję się krytyką innych ludzi. Zupełnie teraz już w ogóle. Lubię się pośmiać, ale na treningach pracuję na 110%. No, na 100%, ale dokładnie. Lubię się pośmiać. Moja praca to świetny materiał na opowieści, chociażby na kanapie. Dokładnie tak. Byłem bardzo podniecony, widząc swoją pierwszą okładkę w gazecie. No, oczywiście. Ludzie myślą, że sterydy robią 90%. 90 nie, ale dużo. I mają zdecydowaną rację. Tak. Nie. Nie! Bardzo lubię pracować nad swoimi słabościami. Tak, tak bardzo. Kulturystyka w moim życiu pojawiła się przypadkowo. Chyba jak u każdego, tak. Uważam, że idealne życie jest tylko na Instagramie. Tak. Burger to zdecydowanie mój ulubiony posiłek na mieście. Nie. Dobrze pamiętam 2015 rok i nasze wspólne piwko na lotnisku po Mistrzostwach Europy. Dokładnie pamiętam. Lubię od czasu do czasu wyjść na imprezę i napić się alkoholu. Tak. Na czas przygotowań jestem zdyscyplinowany, ale po zawodach nie pilnuję totalnie nic. Tak. Uważam, że z roku na rok targi fitness odwiedza coraz mniej osób. Tak. Mój ulubiony gatunek muzyczny to disco polo. Też. Chciałbym kiedyś wziąć udział w znanym reality show. Nie, to mnie nie kręci. Jestem bardzo lubiany w swojej branży. Nie wiem, nie mnie to oceniać. Dla wygranej w zawodach zrobię dosłownie wszystko. Nie. Uważam, że ludziom brakuje dystansu do siebie. Tak. Nie podobają mi się kobiety po zbyt widocznym tuningu plastycznym. Nie podobają. To była najłatwiejsza kontrola antydopingowa w moim życiu. Druga i najłatwiejsza. Dzięki.